Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle Wojciech Nelec i zapraszam was na podróż po komiksie. A jako, że jesteśmy w okolicach Mikołajek, a właściwie już trochę po, ale też blisko świąt, taki okres pomiędzy, to ponownie zrobimy taki bardziej tematyczny odcinek, ponieważ zawsze staram się w tym okresie przedstawiać wam komiksy, którymi się warto zainteresować pod kątem na przykład prezentów dla czytelników młodszych i nie tylko. Bo tak, będziemy mówić o komiksach dla młodszych nie tylko, z małą gwiazdką, bo jeden z tych tytułów myślę, że jest raczej młodzieżowy niż dla osób młodszych, no ale myślę, że nadal jest to taka dosyć szeroka grupa tytułów. Ale o czym będziemy dokładnie mówić? Wrócimy do serii Herkules Agent Międzygalaktyczny z wydawnictwa Egmont i tutaj tom trzeci Rebelianci. Następnie również tom trzeci, ale z serii Supersi, też wydawnictwo Egmont i również ponownie ten sam wydawca, tytuł Młodzi Tytani Robin, właśnie z serii DC Powieść Graficzna 13+. Wyjaśnię więcej na ten temat już przy okazji samego komiksu, o co chodzi z tym projektem, natomiast właśnie o tych trzech tytułach dzisiaj będziemy mówić. Przypomnę, że Prosto z kadru znajdziecie na YouTubie, na Facebooku, wystarczy po prostu wpisać Prosto z kadru i do nas traficie. Natomiast zanim przejdziemy do komiksów, no to jeszcze czas na przegląd newsów. W przeglądzie newsów wydarzenia. W tej chwili w Gdańsku trwa projekt 24-godzinnego komiksu. Nie informowałem was o tym wcześniej, ponieważ ta informacja pojawiła się nagle o tym, że się będzie odbywać takie wydarzenie w środku tygodnia, dokładnie 4 grudnia. Samo wydarzenie rozpoczęło się dziś o godzinie 12 w ramach American Corner, która jest filią Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku przy ulicy Targ Krakowy 5/6. Także jeśli macie ochotę wziąć udział w tej imprezie, no to jeszcze myślę, że macie sporo na to czasu, no bo w końcu to aż 24 godziny na stworzenie 24 plansz komiksowych. Jeśli chodzi o inne wydarzenia komiksowe, to warto zwrócić uwagę na piątkowe spotkanie z komiksem, które odbędzie się 15 grudnia w Artatece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Będzie to wydarzenie, które odbędzie się o 17 i będzie też streamowane online. Wystarczy, że znajdziecie wydarzenie na Facebooku, z Facebooku i to 132 spotkanie z piątkowe z komiksem będzie prowadzone z Piotrem Kasińskim, który zajmuje się chociażby organizacją Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, a też niedawno miała premierę jego książka, publikacja, komiksowy kalejdoskop, historie obrazkowe w Polsce w XXI wieku. Także jeśli interesuje was taka twórczość Piotra, bo również też pracował przy komiksach, albo właśnie odnośnie festiwalu w Łodzi, to zapraszamy do tego, aby tą rozmowę sprawdzić. Jeśli zaś jesteście zainteresowani oglądaniem sztuki, niekoniecznie o niej rozmawianie, to informuję was, że Werka Dobro, z którą mieliśmy jakiś czas temu wywiad w ramach Prosto z kadru, będzie miała swoją wystawę w mieście Wałbrzych. Wystawa, która potrwa od 8 grudnia, czyli już jest otwarta, do 8 stycznia przyszłego roku. Galeria pod Atlantami, rynek 9. To jest wystawa, której motywem przewodnim są pocztówki, które autorka zaczęła rysować na początku tego roku, ale będą tam też inne, starsze prace, czy również
film animowany będzie pokazywany, który był częścią dyplomu autorki w 2018 roku. Także serdecznie zapraszamy do zapoznania się. No i taki w sumie gorący news, ponieważ mieliśmy ostatnio nominację do paszportów polityki, takiej nagrody, która jest ustanowiona już w 1993 roku przez tygodnik Polityka. 7 kategorii, no i trafił się tam komiks, ponieważ Jacek Świdziński został tam nominowany w kategorii książka za komiks Festiwal, który wydał u nas wydawca Kultura Gniewu. Także trzymamy kciuki za komiksową reprezentację w tych nagrodach i cóż, zobaczymy, co z tego będzie dalej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy przegląd newsów, a my za momencik przechodzimy już do komiksów dla najmłodszych i nie tylko. Herkules, agent międzygalaktyczny. Bardzo fajna seria, taka luźna, o kosmosie w sumie, o naszym tytułowym Herkulesie, któremu towarzyszy zawsze jego przyjaciel Marlon, który ma taki design bardzo fajny, puchaty, duży. Wydaje mi się, że kiedyś chyba już opowiadałem przy okazji któregoś tomu, że bardzo mi się podoba design tej drugiej postaci ze względu na to, jak bardzo potrafi być ekspresyjna. Zwykle w każdym z tych tomów mieliśmy do czynienia z tym, jak nasi bohaterowie w ramach szkoły, do której uczęszczają, do akademii, właśnie uczą się swojego fachu, zawodu, żeby się opiekować galaktyką i mieli do wykonania jakieś zadania. No i jakby na tym tutaj to wszystko polegało. Zawsze towarzyszyły temu jakieś specyficzne przygody. Tom trzeci wydaje mi się, że jest na swój sposób bardzo wyjątkowy, bo nie mamy w sumie za dużo tam bezpośredniej styczności z samą tą szkołą, z tą akademią. Nasi bohaterowie zostają wysłani na planetę, gdzie mają zdusić bunt rebeliantów. I można by powiedzieć, że trzeci tom ma taki bardzo charakter, gdzie na naszych bohaterów, a właściwie przede wszystkim na głowę naszego głównego bohatera jest wylewana taki kubeł zimnej wody, która uzmysławia, że nie wszystko jest takie, jakie się przedstawia naszym postaciom, że sprawy nie są zawsze czarne i białe i że są jakieś odcienie szarości i że nie zawsze to, czemu stuprocentowo ufamy i wierzymy w coś, jest koniecznie właśnie w tym, jak to widzimy. Dużo tutaj właściwie już wchodzi polityki. Coś, czego no nie da się uniknąć w przypadku sytuacji, gdzie właśnie mamy do czynienia, że na jakiejś planecie jest coś aż tak nie tak, że ludność bierze sprawy w swoje ręce i właśnie mamy tych tytułowych rebeliantów, bo taki ma tytuł ten trzeci tom, Rebelianci. Poznajemy też tutaj no właśnie jedną z głównych bohaterek tej części, która zakładam, że już nie wróci w kolejnych tomach, bo do tej pory jak się pojawiały tutaj nowe postaci, to nigdy do nich tutaj nie wracamy. Ariana się nazywa, która jest właśnie przedstawicielką tych rebeliantów i nasz tytułowy Herkules będzie miał jakby starcie z nią, ale nie tylko pod kątem jakiejś bitki, ale właśnie też pod kątem wymiany opinii, dyskursu politycznego, chociaż Herkules jeszcze do końca tego nie rozumie i będzie się musiał tego nauczyć. To jest bardzo wyjątkowy tom właśnie pod tym kątem i na początku jeszcze mamy gdzieś takie zalążki niewinnej przygody odkrywania obcego świata, ale później to się coraz bardziej komplikuje i nabiera całkiem fajnego charakteru. Ja bym nawet pozwolił sobie dać taką opinię, że ta historia mogłaby być spokojnie fajną dwuczęściową opowieścią. Jeszcze bym nawet bardziej zachęcał twórców do tego, żeby rozbudować ten wątek, no ale zakładam, że chciano tutaj zawsze pokazywać historię, która jest zawarta w ramach jednego konkretnego tomu, a w takiej formie i tak nadal jest bardzo angażująca i ciekawa. Jedyne, co troszeczkę mi przeszkadza, aczkolwiek to nie jest coś, co nazwałbym jakąś wadą, która wpływa na całość tego tomu, w poprzedniej części
mieliśmy takie dosyć zaskakujące zakończenie dotyczące pewnej istotnej postaci dla całej fabuły i to jak spotyka się z pewną inną postacią, która jest istotna dla całej fabuły. Mówię tutaj tak, wiecie, nie wprost, żeby tutaj nie psuć komuś niespodzianki, jeśli sięgniecie po tą serię, a serdecznie polecam, bo moim zdaniem jest bardzo fajna, przyzwoita. Nie dowiadujemy się za bardzo, niczego się nie dowiadujemy, co wynikło z tego spotkania i właściwie nic z tych takich wątków, które nam się powoli rozwijały gdzieś tam w tle w poprzednich częściach, nic z tego nie zostało tutaj ruszone. Zakładam, że ta historia po prostu wymagała 100% atencji i wykorzystania dostępnych stron właśnie tylko i wyłącznie temu wątkowi, aczkolwiek mam taką cichą nadzieję, że to też być może wynika z tego, że jakieś konsekwencje tego, co widzieliśmy w tej części trzeciej, będziemy obserwować w tomach dalszych. I wydaje mi się, że po części jak najbardziej, ponieważ ewidentnie Herkules dojrzewa w tej części i wydaje mi się, że na pewno będziemy widzieć tego konsekwencje w dalszych częściach. I to jest też coś, co jakby chwyciło mnie bardzo, bardzo. Lubię, kiedy czytamy kolejne części danej serii i możemy obserwować, że postacie dorastają, dojrzewają, coś się w nich zmienia, wyciągają właśnie wnioski z tego, co przeżyli. I to jest dla mnie fantastyczne i w tej serii to jest bardzo fajnie widoczne właśnie w tym tomie trzecim, który serdecznie polecam, jak i całą serię Herkules, agent międzygalaktyczny z wydawnictwa Egmont. Tak bym powiedział, że nasz dzisiejszy odcinek, poza tym, że skupia się na tych komiksach dla najmłodszych i nie tylko, i też młodzieżowych, to mamy też, powiedziałbym, komiksy skupione na akcji i nawet w sumie superbohaterskie. Ten Herkules międzygalaktyczny agent nie jest per se może takim typowym superbohaterem, ale z pewnością pełni rolę bohatera, który musi kogoś uratować, wykonać jakieś zadanie. Natomiast już z teoretycznie typową superbohaterszczyzną, ale w zupełnie innym wydaniu mamy do czynienia w kolejnej serii, którą bym chciał wam przedstawić, kolejną jej część, bo to Supersi. Dwa poprzednie tomy już omawialiśmy w ramach prosto z kadru. Tom trzeci nazywa się Home Sweet Home. Supersi, jeśli nie słyszeliście wcześniej o tym tytule, to komiks opowiadający o trójce rodzeństwa, o Macie, Lili i Benjim, którzy pochodzą z kosmosu. Pod wpływem pewnych wydarzeń ich rodzice musieli ich porzucić i trójka trafiła na Ziemię jako planeta, gdzie mieliby być bezpieczni, ale trafiają tam sami. Dlaczego? No nie wiemy o tym do końca. Jest to tajemnica, ale nasza trójka rodzeństwa musi sobie jakoś radzić w społeczeństwie, do którego trafili i ewentualnie wyczekiwać na powrót swoich rodziców. No i ta trójka boryka się z tym, że często musi się przenosić, kiedy coś jest nie tak, ponieważ nasza trójka posiada moce, których no, nasi zwykli mieszkańcy Ziemi nie posiadają. I obserwujemy przygody tej trójki postaci właśnie w takim zupełnie nowym miejscu, gdzie adaptują się do nowej szkoły, gdzie poznają nowych znajomych i patrzymy, jak to jest. No i w międzyczasie trójka postanawia działać super bohatersko, bo ratuje sytuację związaną z podpaleniami, które się pojawiają w mieście i tutaj padła taka właśnie inspiracja, żeby ta trójka ratowała z opresji mieszkańców. To, co ta seria pokazuje bardzo fajnie, to konsekwencje czynów naszych postaci. To nie jest tak, że oni sobie działają i nikt się tym za bardzo nie interesuje, tylko interesuje się tym prasa, dziennikarze, policja, która wcale nie jest taka głupia i powoli chodzi tymi śladami, więc musimy obserwować to, jak ci nasi bohaterowie no, nie radzą sobie z tym, żeby zacierać dobrze za sobą ślady, chociaż bardzo im zależy na prywatności, ale też ich życie prywatne, osobiste powoli zaczyna się nachodzić z tym życiem superbohaterskim i nie wszystko wychodzi idealnie. I to mnie urzeka w tej serii, że nie wszystko jest idealnie, nie wszystko się udaje i cała historia właściwie jest napędzana tym, jak realistycznie reaguje otoczenie na to, co się dzieje, i jak nasi bohaterowie z powodu braku doświadczenia popełniają błędy, które ich kosztują czasem bardzo dużo. No i tom drugi zostawił nas w takim momencie, gdzie tożsamość naszych postaci prawdziwa została bardzo narażona na niebezpieczeństwo
I o ile myślałem, że w tym trzecim tomie to tak, wiecie, bardzo szybko to załatwimy, oni sobie jakoś tam wymyślą wymówkę i wszystko będzie pięknie, fajnie, wrócimy do takich swoich normalnych, codziennych przygód, absolutnie nie. Zaskakujące jest to, jak ta seria jest bardzo realistyczna pod tym kątem. W ogóle tom trzeci toczy się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, więc akurat się fajnie klimatycznie wpisuje to w nasz grudzień w audycji. I kurczę, chciałbym opowiedzieć bezpośrednio coś więcej na temat tego albumu, ale to bym musiał naprawdę zdradzać duże plot twisty, które się tutaj toczą, ale to, co muszę wspomnieć, to nasi bohaterowie będą ścierać się bezpośrednio ze służbami, będą się musieli ukrywać, radzić sobie samodzielnie w tej całej sytuacji. Dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń, których się w ogóle nie spodziewałem po tym komiksie. Ten komiks potrafi być niespodziewanie brutalny, nie jakoś, wiecie, nie mówię to jakimś body horror czy gore czy coś takiego, ale jest brutalny, więc generalnie tak 10 plus, 11 plus raczej, ale nie mniej, to odnośnie tego komiksu zdecydowanie. Twórcy tego komiksu, wydaje mi się, że bardzo dobrze rozumieją formułę komiksów superbohaterskich i tego motywu i oddają im hołd, jednocześnie robiąc w tym komiksie sporo po swojemu, czyniąc z tego bardzo angażującą opowieść, bo całość czyta się jednym tchem i wszystko jest bezpośrednio kontynuowane w kolejnych częściach. Jestem pod wrażeniem też, jakie tutaj konflikty występują postaci z tymi, które są dla nich dobre, z tymi złymi, albo też z postaciami, które bohaterowie myślą, że to jest jakaś pułapka czy coś, niebezpieczeństwo, ale tak naprawdę to nie jest. No dużo tutaj konfliktów takich bardzo realistycznie bym powiedział przedstawionych. Ten komiks idealnie nadaje się zarówno do wielbicieli superhero, ja jako dorosły czytelnik świetnie się przy tym komiksie bawię. Wydaje mi się, że supersi ogólnie są jednym chyba z lepszych komiksów superbohaterskich wydawanych na naszym rynku obecnie. Niektóre tytuły współczesne, te wydawane, znaczy nie tylko współczesne, ale ogólnie tytuły u nas wydawane z DC czy Marvela mogłyby pozazdrościć jakości opowieści, jaką mamy przedstawionych w supersach, i absolutnie tutaj nie przesadzam i mówię w pełni na poważnie. I tak jak myślałem, że koniec tomu drugiego to dosyć fajny, mocny plot twist, cliffhanger, może nie tyle plot twist, co cliffhanger po prostu, to końcówka tego tomu jest jeszcze bardziej cliffhangerująca, jeśli mogę tak to powiedzieć. I wow, tak bardzo się nie mogę doczekać tomu kolejnego, który ma naprawdę bardzo klimatyczną okładkę i ma tytuł Samotność. Wiecie, tom trzeci to jest Home Sweet Home, a następny czwarty to Samotność. No to bardzo dużo to mówi. Jestem strasznie ciekaw, gdzie podążymy dalej tą historią, bo póki co to, co dostajemy, jest naprawdę wysokiego poziomu, angażujące, mądre. Przede wszystkim bardzo mądre. Ja to często powtarzam w tych audycjach, że robienie komiksów dla osób młodszych to jest bardzo trudne i wymagające umiejętności zadanie, ponieważ młodzi czytelnicy, wydaje mi się, są najbardziej wymagający i trzeba ich odpowiednio zaintrygować, zainteresować i przytrzymać przy tych kolejnych kartkach komiksu, i moim zdaniem supersi robią to rewelacyjnie. Także tom trzeci tej serii bardzo polecam. Jeśli pierwszy raz usłyszeliście o tym, zachęcam do sięgnięcia po pierwszy tom. Jestem prawie że pewien, że wciągnie was do samego końca, aż przez dwa kolejne. Supersi z wydawnictwa Egmont. Na sam koniec audycji chciałbym wam przedstawić komiks z serii Młodzi Tytani z DC, powieść graficzna 13+. To jest taka seria tytułów, za którą odpowiada Cami Garcia, scenariusz, i Gabriel Piccolo, rysunki, w której poznajemy alternatywną, uwspółcześnioną wersję członków Młodych Tytanów, czyli Teen Titans z DC Comics. Wszystko się zaczęło od komiksu na temat postaci Raven, później poznaliśmy
Beast Boya. Później mieliśmy komiks o tej dwójce i w ramach tej serii jakby poznajemy powoli właśnie kolejne postaci, które mają finalnie utworzyć tą drużynę młodych tytanów. To, co charakteryzuje właśnie tą serię, to to, że ona się dzieje w swoim własnym świecie, w swoim własnym kanonie. Nie potrzebujecie absolutnie wiedzieć niczego więcej, aby móc wejść w ten świat. To jest tych właśnie kilka komiksów. Jest to w naszych współczesnych czasach. Liźnięte są nieraz właśnie nasze bardziej współczesne problemy współczesnych nastolatków. No ale mamy też tą superbohaterską akcję, ponieważ tymi naszymi postaciami, jakby z tymi nadnaturalnymi zdolnościami też za nimi jakby kroczy ten ich wielki przeciwnik znany z komiksów, czyli Deathstroke, Slade, który tutaj się przewija przez te wszystkie komiksy. No i cóż, Młodzi Tytani Robin to, jak zapewne się domyślacie, album, który skupia się właśnie na Robinie. No i Robina już poznaliśmy w wcześniejszej części, bo jest to Damian Wayne, czyli syn Bruce'a Wayne'a, czyli Batmana, oraz Talia al Ghul, która jest, ma powiązanie z Ligą Asasynów od Ra's al Ghula, czyli jednego z największych przeciwników Mrocznego Rycerza. Damian Wayne, no, przez niektórych prawdopodobnie nadal będzie uznawany za relatywnie świeżą postać, a jest z nami już w sumie przeszło prawie 20 lat. Wydaje mi się, że chyba w 2026 będzie to chyba równe 20 lat, albo z 2 lata, jeśli mnie pamięć nie myli. Także myślę, że chyba nie ma sensu już nawet tak Damiana określać jako świeża nowa postać, ale z pewnością bardzo ważna, stała się bardzo ważną dla mitologii Mrocznego Rycerza. Ale właśnie, przez to, że już Damian był wprowadzony w poprzednim komiksie, to tak jak te wcześniejsze tomy bardzo mocno skupiały się tylko i wyłącznie w dużej mierze, w dużej większości na tych pojedynczych postaciach, tak Robin jest trochę inny i niektórzy to uznadzą za plus, ja to troszeczkę uznaję za minus, ponieważ jesteśmy w tym tomie w środku akcji i nie ma tam aż tak dużo na temat właśnie samego Damiana Robina, tak jak na przykład było dużo o Raven w tomie o Raven, czy o Beast Boyu w tomie o Beast Boyu. Ponieważ tutaj fabuła jest też posuwana mocno do przodu, dowiadujemy się trochę więcej szczegółów o głównej intrydze, która nam jest przedstawiana od samego początku w tym komiksie i jeszcze bardziej nam rozbudowuje świat. Właściwie tutaj mamy trochę jakby bezpośrednią kontynuację poprzedniego komiksu z tej serii, dlatego mamy tutaj trochę takie bieganie na złamanie karku przez jakiś czas. Co ciekawe, Tom ma tytuł Robin, ale nie tylko Damian Wayne tutaj jest Robinem, ponieważ mamy również Dicka Graysona, który nam jest tutaj przedstawiany, ma bardzo ważną rolę w tym komiksie i to, jak co widzimy o Dicku Graysonie, co widzimy o Damianie Wayne, tego nie jest aż tak dużo, jak się spodziewałem, ale jak już jest, to jest naprawdę bardzo dobrze napisane. Świetnie pokazana, pokazany konflikt między tą dwójką, pomiędzy adaptowanym synem a biologicznym synem. Synem, który już od lat przesiaduje z Bruce'em Wayne'em i synem, który dopiero przyjechał niedawno do jego posiadłości i już poczuł się jak ktoś, kto został lata temu zastąpiony przez kogoś innego. Mamy bardzo osobisty konflikt między tą dwójką, która napędza do właśnie tego rozwoju i rozmyślań Damiana Wayne'a, tworząc z niego naprawdę bardzo głęboką, rozbudowaną postać, jak każdą inną w tej serii. Tylko właśnie liczyłem, że będzie go trochę więcej, ponieważ mamy też tutaj dużo scen treningu innych postaci. Jakby jest to z jednej strony zrozumiałe, bo musimy jakoś popchnąć sytuację niektórych do przodu, bo nie było na to miejsca, czasu więcej w poprzednich tomach, ale z drugiej jakby troszeczkę cierpi właśnie ten czas, który moglibyśmy poświęcić na Dicka i Damiana, a tutaj Cami Garcia naprawdę bardzo porządnie zadbała o to, aby ta chemia między tymi postaciami bardzo dobrze działała, zresztą nie tylko między nimi, tutaj cała ta grupa ma ze sobą bardzo świetne interakcje i ten komiks czyta się po prostu bardzo, bardzo dobrze. Więc w sumie, jeśli jesteście ciekawi komiksu z Damianem Wayne'em, to jest całkiem niezły komiks, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że to nie jest jakby ten główny kanon DC, ale to ma też swój plus, ponieważ jeśli chcecie przeczytać fajne komiksy, które mają jakąś większą fabułę pod kątem budowania narracji, ale
nie chcecie się zagłębiać w cały ten wielki główny kanon, który jest naprawdę bardzo rozbudowany i ma wieloletnie już jakieś tam tradycje i tak dalej, czy ogólnie spuścizny tych historii, które były przez ostatnie 5, 10, 15, 20 lat, to ta seria Młodzi Tytani będzie dla was po prostu tytułem idealnym. A szczególnie jeśli macie jakąś tam nostalgię właśnie do serialu Teen Titans, który był kiedyś emitowany na Cartoon Network, no to tym bardziej będzie to bardzo ciekawa lektura, bo to tylko dla przypomnienia. Mamy taki tom jak Raven, Beast Boy, Beast Boy kocha Raven, no i właśnie teraz jeszcze mamy Robina. Tak jak w każdej części z tych komiksów mamy zawsze podpowiedź, o kim będzie następny. Tutaj wam nie zdradzę, ale cóż, jeśli zbieramy drużynę Teen Titans, no to bardzo łatwo się domyśleć, na kogo może trafić. Dowiecie się z lektury tego komiksu. Osobiście polecam. Było kilka rozczarowujących momentów. Aha, muszę tylko jeszcze napomknąć, no bo Gabriel Piccolo, ja chyba nie miałem okazji mówić o jego rysunkach chyba jeszcze w ramach audycji Prosto z Kadru, albo nie przypominam sobie. Mogę się mylić. Ktoś mnie zaraz pewnie wyprowadzi z błędu, jeśli się mylę. W każdym razie, Gabriel Piccolo to jest artysta, który dostał pracę, chyba znalazł zainteresowanie dla wydawcy DC Comics, tworząc ogromną ilość fantastycznych fanartów właśnie do internetu je publikując i które były w głównej mierze oparte właśnie na Teen Titans, na tych postaciach z tej kreskówki. Gabriel Piccolo ma niesamowicie dokładną, sterylną troszeczkę kreskę, ale taką kreskę, która skupia się na detalach, w tym sensie, że to jak on tam dobiera ubrania, takie wiecie, casualowe, takie dla cywilów, to jest niesamowite. On sam zresztą jest ogromnym fanem obuwia i dużo go jest na jego Instagramie pod tym kątem i też właśnie obuwie postaci zawsze mają fantastyczne. W każdym razie rysunki są bardzo dobre i przykuwają oko właśnie pod kątem tego, że zawsze wszystko gra pod kątem tych ubrań. Jakoś to jest takie na swój sposób bardzo hipnotyzujące, jak to wszystko ze sobą dobrze działa i daje ten taki fajny nastoletni vibe, jeśli mogę tak to powiedzieć. Także jeszcze słowem o rysunkach, które są bardzo, bardzo dobre. Także Młodzi Tytani, Robin, powieść graficzna z DC, powieść graficzna 13+, z wydawnictwa Egmont. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Przypomnę, przedstawialiśmy takie komiksy jak Herkules, Agent Międzygalaktyczny, tom trzeci, Supersi, również tom trzeci, oraz Młodzi Tytani Robin, komplet tytułów z wydawnictwa Egmont. Dziękuję za spędzenie tej godzinki z komiksem w Radio Afera i mam nadzieję, do usłyszenia już za tydzień. Cześć. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham Prosto z Kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z Kadru. W każdą sobotę o 15:00.